Czy można robić ten test legitnie, czy nie? Ktoś wie? SPARCYATICS! Oparty na badaniach z Uniwersytetu My Maryland... Wzdupy jakieś. Jak wyjdzie, że jestem rasistą, to ten bana, widzowie? Czy nie? No ale ja nie jestem przecież. Dobra, powiedzcie mi, czy Arkel robił ten test, bo na pewno on jest rasistą. A nie ma bana, z tego co wiem. Robił i wyszło mu, że jest rasistą? Zdał. Zdał na 100%. Ja pierdzielę drażliwe tematy na Twitchu. W filmach zachodnich można przedstawiać osoby raz innych niż biała na podstawie rasowych stereotypów. Na przykład Arabów jako ludzi skłonnych do przemocy, Azjatów jako osoby nieasertywne. Czy można? Ale patrz, w filmach, na przykład w komediach, czemu nie? Przecież w amerykańskich komediach często tak jest, a w Ameryce jest ten problem najbardziej. Chyba można. W komediach można, tak, ale na przykład, wiesz, że obraźliwie nie, ale w komediach też dobrze się zgadzam. Zara, wyjdziesz z tym i banik? Można założyć, że kuchnie w restauracjach należą do ludzi raz innych niż biała. Są na ogół bardziej brudne, niż kuchnie w restauracjach należących do białych? Ja pierdzielę nie! Bo jak się przyzna... Znaczy jak... Ja pierdziele, jak powiem, że tak... Chodziło mi o to... Jak powiem, że tak... A ja często jadłem na przykład hinola... To znaczy, że... Że był jakiś nietegas, nie? A on dobry był zawsze. To daje, że się nie zgadzam. Daje, się nie zgadzam. Cześć, dobrze? Ludzie, ra... Ludzie rady. Ja pierdzielę, co jest za z dupy quiz. Widzicie, zarabano dostanę za takie coś. Ale to jest w celach naukowych. To jest quiz. I nie wspiera rasizmu. Jesteśmy przeciwnikami rasizmu. Pamiętajcie. Ludzie rad... rasy białej mają obowiązek uczyć się na temat rasistowskich działań swoich przodków. Co to znaczy? Ale co to znaczy? Czy to, to na przykład, że jak jest lekcja historii, to czy powinno być mówione o niewolnictwie, które kiedyś było? No to chyba powinno być. No to jest historia przecież. Nie wiem, czy dobrze mówię, zarabana dostanę. Daję, się zgadzam. Można założyć, że ludzie mają w większości przyjaciół o tym samym pochodzeniu etnicznym? Nie mam pojęcia. Ja nie znam żadnych. Ja nie mam żadnych kolegów, którzy yy, mają inny kolor skóry. Ale może ja jestem wyjątkiem. Czy nie? Czemu? No, jak to czemu w Polsce nie ma? inaczej jest bardzo mało ludzi, którzy mają inny kolor skóry? No, to nie moja wina, że w Polsce tak jest. Ja nie wybierałem tego spota do urodzenia. No czekaj, kończu, zróbmy to na razie. No co ty piszesz, w serek Wiejski? Czy Cyganie mają inny kolor skóry? Kurę, ciekawe pytanie. No, mają ciemniejszy odcinek skóry, ale. Bo nie są czarno skóry Jakby tak określać. Są tacy. Kurde, jak to nazwać? Jest jakaś nazwa na taki odcinek skóry? Co wy piszeć? Nie no. Ja pierdziele, No nie mogę, bo zaraz to Wam tej fałty dawał debile. Dobra. Czy założyć, Można założyć ziómy? No można tak założyć, no. Obraźliwe jest sugerowanie, że wszyscy ludzie o tym samym, innym niż rasa biała pochodzeniu etnicznym, wyglądają podobnie. Wszystkie osoby rozstrzygają tak samo. Czy to jest obraźliwe? No chyba tak, bo na przykład... Ale nie, bo to w drugą stronę też tak działa. Ja, ja słyszałem takie rzeczy, że na przykład Azjata, jakiś Japończyk na przykład, nie odróżnia... Ludzi białych od siebie, że wszyscy, według nich, mają takie same twarze, ale mnie to na przykład nie obraża. Tylko taka ciekawostka. Ale, ale, no nie wiem. Dla kogoś może to być obraźliwe. Ale no, czy to jest obraźliwe? Nie, no, bo to jest sugerowanie. Zobacz, że na przykład ktoś ci tak wmawia, nie? Nie, to ja z, zgadzam się. To jest obraźliwe. Naprawdę i zgadzam się nie tylko dlatego, że streamuję na Twitchu. To jest obraźliwe, nie powinno tak być. No zgadzam się chyba. No co max lewo? Nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Wiecie, No ale nie, poczekaj, czy to jest obraźliwe, czy nie. Restu podkreślenie dał na Goliborde 5 złotych. Wiem, że miałem 50 Timeoutów. Ale po tej przerwie jestem nowym człowiekiem Ej, mówiłeś, że masz dychę mi. Przysięgam, nic więcej nie odwalę Ten unbana zmieni moje życie Ej, miałeś mieć dychę, już drugą wysłałeś Widzisz, ty już ściemniasz w odwołaniu Poza tym, ty się zapytałeś o bana A niektórzy zaczęli pisać Że trzeba wynegocjować kolejnego Chłopie Musiałeś się tylko mi podpaść Dobra nie! Czy to jest, jest obraźliwe? Ale nie, bo dla mnie na przykład czarnoskórzy nie mają wszyscy takiej samej twarzy. Ale tutaj jest nie tylko pytanie o czarnoskórych ludzi. Ale oczywiście też nie mówię, że azjaci mają, tak? Od razu mówię. Dobra, nie jest to obraźliwe. Rasizm w krajach zachodnich w większości przypadków należy już do przeszłości? Chyba nie. Nie, no na pewno nie. No jak na, należy do przyszłości? Tu jest w krajach zachodnich, jakby co? W Polsce jest, są tylko biali ludzie, to nie ma rasizmu, wiadomo. Nie wiem, Zibi o co chodzi. Co ty piszesz, Christian? Na streamie Arkwella jest rasizm? Dobra, daję, że się nie zgadzam. Nie uważam, że mniejszości na zachodzie były historycznie celem działań rasistowskich. Co to za pytanie? O co chodzi w tym pytaniu? Właśnie się wytłumacz. Co ty piszesz, farmakak? Pytałem się czy kiedyś był rasizm w innych krajach. No był. Ale nie, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, daję neutralnie jedno pytanie. Można jedno tak dać. Można zapytać ludzi z rasy innych niż biała, czy znają twojego znajomego współpracownika lub kolegę z klasy, który jest tej samej rasy co oni. Co? Co? Chcę zapytać. Dziękuję, Fatal. Dzięki za 35 miesięcy. Zapytać zawsze można. Ale co to jest zapytanie? Że na przykład z, jesteś z Warszawy, masz kolegę czarno i na przykład jedziesz do Las Vegas i spotykasz jakiegoś czarnoskórego człowieka losowego i go pytasz, czy zna tego twojego kolegę z Warszawy? To bez sensu, po co, po co? Przez wiadomo, że nie. Jak bym miał go znać? <ścoughs> czy można zapytać? Można zapytać, ale po co? Dobra, dajesz się nie zgadzam, bo to bez sensu pytanie. Obraźliwe jest sugerowanie osobom rasy innej niż biała, że wyglądają. A czemu w ogóle jest pytania tylko o, o rasy innej niż biała? O co chodzi? Obraźliwe jest sugerowanie osobom rasy innych niż biała, że wyglądają jak celebryci o tym samym pochodzeniu etnicznym. Na przykład Azjaci wyglądają jak Bruce Lee, osoby rasy czarne wyglądają jak Will Smith. Co? To co, jak ktoś jest podobny do Brada Pita w dupę? Albo do Cezarego pazury to nie rezyguję, można tego wiec, powiedzieć tylko jak to płaci Jestem Żydem więc się chcę, kurwa wzrogadzić. Co to w dupę jest zapytanie Restu Jak ktoś jest podobny to tyle 5 zł czy to nie lepiej dla ciebie że mam pieniądze Proszę nie będę nikogo denerwował Na to czekałem Czekaj. Proszę 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 Zara mnie popieprzy Patrz to Gdzieś. Czekaj Co ty gadasz w ogóle? Daj mu tego unbana z Vieniusie Chłopie, piszesz żebym dał unbana, sam reformę Ty już pewnie jednego bana miałeś Dlatego za tym jesteś <głosy> <głosy> Tupę obrońcą uciśnionych Za moc, za moc. co nie ma, tak? Reformed Dobra, co to za różnica? Yy, dobra, co tu dać? Czy to jest obraźliwe? Nie no, jak to się jest podobne, jest podobny. Chyba, że tu chodzi o ogół. To jest obraźliwe? Nie wiem, dajesz się nie zgadzam. Obraźliwe jest pytanie osób razy innych niż biała, czy mogą nauczyć się sportów, w których ludzie z ich rasy zwyczaj są dobrzy. Na przykład osoba rasy czarnej można nauczyć się gry w koszykówkę, Azjata może nauczyć się sztuk walk. A Polaka? O co można by zapytać w takim razie? Czy jest dobry w czym? Żeby cię mógł nauczyć. W jakim sporcie? <grym> w w chlaniu skoki narciarskie, jak kraść, nie, no za mocny, nie mów tak, bo teraz jak się mówi cokolwiek, i dodaje do tego, że Polacy tacy są, to jest nagonka. Słyszałem, nie można obrażać już nikogo, nawet Polaków. Czy to jest obraźliwe? Ale, bo to jest tak debilnie postawione pytanie, bo na przykład jak się znacie, to czemu nie? Ale wiesz, podchodzisz, widzisz kogoś czarnoskórego i pierwsze co to zapytasz, go, czy się nauczy grać w koszykówkę? No to jest jakieś takie z dupy. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Chyba... jestem Żydem, więc chcę, kurwa złapać. Ja pierdziele, co jest? Draco5661 dał na golibordy 100 złotych. Ja tego bana mocno negocjowałem, Daję to. i o tym nie zapomniałem, więc tak łatwo tu nie wrócisz, chłopczyk. A racja, no. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo, ale to dużo ludzi. No i w tym ja. Dziękuję, bo witam. kapitan. Dzięki wielkie. Można żartować o jedzeniu podawanym w restauracjach należących do ludzi rasy innych niż Biała. Ale czemu raz innych niż Biała? Co to w ogóle znaczy? To. To jest tylko dla białych ludzi, tak? To jest rasistowskie. Na przykład o dużej ilości czostków w restauracjach do Arabów? Co to w tuba jest? Czy można tak żartować? Ty, ale ty, spory pane, bo. mi wyjdzie, że jest to rasistą. Bo przecież takie żarty. <laughs> ja pierdzielę. Przecież z tymi psami. Nie no, to jest chore. Przecież w filmach polskich takie żarty są. To jest normalne, Znaczy ten. Ja pierdzielę, dobra. Nie no, żartować. Bo tu jest pytanie, czy można żartować. Dla mnie można żartować ze wszystkiego, piję przyjdzie. Można w reklamach przedstawiać mniejszości, jak. Posługuj, jako posługujący się niepoprawnym angielskim. Od kiedy Polacy w Polsce to mniejszość? To jest giga sushi. Czy można? Nie, no ja wejdę na rosiste pierwsze. Nakładanie przez kraje zachodnie surowych ograniczeń imigracyjnych na osoby z krajów, gdzie przeważa rasa inna niż biała niż na imigrantów z krajów, gdzie przeważa rasa biała jest uzasadnione. Ale przecież to nie jest jedyne kryterium, na pewno. A czy nie? Jeżeli to jest jedyne kryterium, to jest debilne, ale są inne kryteria, tak? To, jak ktoś nakłada. Takie, takie założenia. No przecież na przykład Polacy do niedawna musieli błagać o wizę, żeby pojechać do Ameryki, a są biali. Przezdebilne pytanie. Dzięki, Bisiek, za 9 miesięcy. Ten gość, co robił, ten test jest rasistą. Nie, dobra, to jest debilne. To debilne powiedzenie w ogóle. Dla mnie ten cały ten. Jak to, Blackblue? Ale kogo? Nie wiem, daję neutralno. Można założyć, że ludzie ras innych niż Biała spełniają oczekiwania zgodne ze stereotypami rasowymi. Na przykład osoby raz wcześniej sobie są... Ja Jakie Ty widziałem też. Polacy są rasistami, a tak się mówi, że nie są. Dzięki Wiktor za 42 miesiące. Ale to jest debilne, bo tutaj to nie jest rasistowskie spojrzenie. Na przykład patrzysz na koszykówkę, no to pewnie jest 90% yy, graczy tam jest czarnoskóra nieprzypadkowo. No bo po prostu mają predyspozycję do tego sportu. Ale to nie jest rasistowskie powiedzenie chyba. Po prostu taka jest genetyka, są genetycznie uwarunkowani, widać do grania w sport, który wymaga takiego, nie wiem, takiego takiej budowy. No nie wiem, jak jakiś debil Ci powie, że yy, to jest to samo co wiesz, co z gadaniem, że każdy może grać w koszykówkę nawet jak ma metr sześćdziesiąt. To możesz zagrać, wiadomo, no ale... Wiesz, tak jak doskoczysz do łokcia, no to już i tak będzie wysoko. <noise> to jest kretynizm. Ja pierdzielę, ja za jakiegoś mana dostanę. A to właśnie, a Polacy nie licząc chlania, to w czym są dobrzy Polacy? Ale to też jest, jak to się nie nazywa rasizm, ale jakoś inaczej, że wiesz, że nie patrzymy na kolor skóry, ale na narodowość. Jak to się nazywa? Ksenofobia? Piciu żony. Nie, nacjola, nie, nie nacjonalizm. W życiu na bezrobociu. Nie wiem. Czy można tak założyć? No, że tak. Obraźliwe jest mówienie o osobom rasyjnym niż biała, że tak dobrze mówią po angielsku. Jak ci ktoś powie, ty to jest zrobiony test dla Amerykańców. To, ale to już wcześniej było widać. Przecież jak Polakowi powyżej tak dobrze mówi po angielsku, jesteś rasista? A nie rasy inne niż białe, ale ty w tym teście chyba Polak nie jest nie jest biały, według tego chłopa co robił ten test. O co tu chodzi? Typowy Polak mówię. Na pewno są Polacy czarnoskórzy. Czy obraźliwa jest tej? Ale to wyjdzie, że jak nie zgadzam się to wyjdzie, że ten... Że jestem rasistą. Nie no, wy nie jest to. Pro... Ja. Obraźliwe jest skierowanie do osoby rasyjnej biała pytania, skąd tak naprawdę pochodzisz. Skąd pochodzisz? Ja z Nowego Jorku. Nie, nie. Skąd tak naprawdę pochodzisz? śmieciu! <grym> Jakie to jest porypane, no widzę ja zarabana dostanę, no i luj, kolejny miesiąc. Ale to nie jest obraźliwe. Chyba. nie wiem. No że się nie zgadzam. Można w reklamach przedstawiać ludzi raz innych niż BIA jako osoby zachowujące się sużalczo służalc... <grym> wobec białych. Czy można w reklamach? W dzisiejszych czasach chyba nie. Siady, bo witam. Nie, no, nie, mo znaczy w dzisiejszych, co ja powiedziałem? Nie można, nigdy nie można. Nigdy nie można. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Wiecie, już ze zmęczenia. Bo już ile ja trzy godziny streamuję, japi! to ze zmęczenia, nie można. Nigdy nie można, nie. Zgadzam się. Nie, nie zgadzam się. Tak? Można w programach tele telewizyjnych przedstawiać ludzi raz innych niż biała. Jako osoby słabo posługujące się angielskim. Można chyba. Ale co za pytanie no? To jest jakieś takie debilne. Ten też jest rasistowski. Zachodnie książki historyczne powinny zwracać uwagę na wkład osób rasidnych niż biała w cywilizacji zachodnią. No, jak nie? No, przecież po prostu zależy, co ma kolor skóry do tego. Jak jakiś człowiek coś osiągnął, to niech oni piszą, nie muszą na siłę pisać. Wiesz, na przykład piszą Tesla, Albert Einstein, jakiś w dupę prezydent z USA, to nie piszą, żeby był biały. To czemu, jak będzie ktoś czarny, to trzeba to podkreślić? Co za różnica? Niech piszą imię i nazwisko i tyle. Co za różnica, jaki? Co za w dupę różnica? Nie, fizowat nie widziałem. No co za różnica? Jaki, jaki kolor skóry? No nie trzeba tego pisać. Czemu masz białą przeglądarkę? No powinno być neutralnie. No co za różnica? Jaki kolor był ten? Dajesz, dajesz że się zgadzam. Nie, że się, że się nie zgadzam. No nie ma znaczenia kolor skóry. Zachodnie rządy mogą... Ale ja wyjdzie, że jestem rasistą pewnie. Ale ja nie jestem, widzowy, prawda? Zachodnie rządy mogą czasem zatrzymać lub prowadzić dochodzenie w sprawie osób innych niż biała w związku z działaniami, które nie wzbudzały podejrzeń, gdyby zostały podjęte przez osoby rasy białej. Aha, że jak Biały powie, że coś mu czarnoskóry zrobił, to trzeba robić śledztwo, ale jak na odwrót, to wtedy można olać? Nie, no to jest brzydko, brzydko bardzo. Nie zgadzam się. Do no co prawo? Rasizm całkowity, 58%. Co to znaczy? Nie? Średnia populacji jest niższa ode mnie o połowę? Przecież to jest kłamstwo. Nie, tu jest oczywiście ten, ten jest kładny, no Restu podkreślenie dał na bordę 5 złotych. Cóż zawsze myślałem, że zależy ci na widzach. Szczególnie na tych, którzy oglądają cię ponad 4 lata. I tak Cię będę oglądał, bo Cię bardzo szkodę trochę. Dziękuję bardzo. Nie wyzywajcie dla resta. Arkwel już zapro wysyła. Dobra. Ar, e, rasizm ogólny mierzy wiarę w stereotypy rasowe. No to ja nie wierzę, widać 50%. Razik społeczno historyczny oznacza podstawy społeczne, które znają osoby z raz innych niż biała jako gorsze. Dobra, zobaczmy to, to, co mam najwięcej. Mierzy postawy, które sygnalizują osobom raz innych niż biała, że nie są w stanie się w pełni zasymilować i że nigdy nie będą prawdziwie zachodnie. Polacy nawet nie są uznawani za zachodnich, ty śmieciu co quiz zrobiłeś. A co to, Co ty szmato robisz za quizy, śmieciu? Ty co jest śmieć, co robił ten quiz? Jakaś wszalutka. Przysięgam ci. No śmieciem jest ten typ. W każdym z tych ten śmieć co robił quiz miał pewnie 120%. Za głupie gówno. To nie... Ja nie jestem rasistą, Ty jest kłamliwy test. Daj mi prawdziwy, to ci go pokażę. Była, była, była moim ideałem Dokładnie, dokładnie Była, była, była moim ja ideałem Dokładnie była, że <laughs> ha, 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 Była, była, była moim ideałem Dokładnie, dokładnie Piękna. Jego umysł wrzucił piąty bieg. HUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Kusaria!